Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści, strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru. Powróćmy po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz.
Oh!
nieznana jest liczba śmiertelnych ofiar stanu wojennego. Utworzona przez Sejm w 1989 roku Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zbadania działalności MSW stwierdziła, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW. Część ofiar śmiertelnych wydarzeń stanu wojennego było skutkiem tłumienia przez jednostki Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, ZOMO, funkcjonariuszy WSW i w imieniu organizatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Milicja dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej akcji. Dziękujemy sponsorom. Akcja Młodzi Pamiętają w roku 2010 odbyła się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz patronatem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydentowej Warszawy.